Hej, z tej strony Lord Fresco, a dzisiaj sobie pogadamy o końskiej przygodzie w Shelgach Alliance. Wyobraźmy sobie taki scenariusz, że zaczynamy grać jako powiedzmy human, czyli człowiek, i jako paladyn. Taki obierzmy scenariusz. I tu zaczyna się nasza końska przygoda. Oczywiście warto też wspomnieć, że jeśli graliśmy od wczesnego klasika, to mieliśmy tam trzy ładne konie, które z czasem zostały usunięte. No ale przecież nic straconego. Już jako human paladyn na 20 i 60 poziomie dostajemy paladyńskiego konia. Wprawdzie paladyni taureni dostają jakieś tam kodo światłości, ale nie ma co się temu dziwić, w końcu to human paladyn. Jako iż jesteśmy humanem, to nasz rasowy mount to jest koń i na samym początku już od 20 poziomu możemy dostać aż 4 konie, a na 60 aż 3 konie. Lećmy teraz do PvP i za Mark of Honor, dokładnie za 15, również możemy dostać konia. Lećmy teraz do dodatku Wrath of the Lich King i do Argent Tournament. Tam Alliance może sobie kupić białego konia z rogiem, który wygląda jak jednorożec, i dwa inne konie, które są rekolorami tych z 60 poziomu. Oraz opancerzonego Argent Warhorsa, który jest dostępny dla obu frakcji. Jako iż gramy jako paladyn, tam również możemy sobie kupić opancerzonego konia z rogiem. Teraz mogliśmy wydropić białego Argent Warhorsa, który niestety już nie jest dostępny. I tak oto w dodatku Cataclysm Blizzard stwierdził, że Alliance ma za mało koni, więc postanowili dodać kolejne konie. Już w samym Tol'Barad możemy kupić konia, który wygląda jak duch. Dokładnie duch konia. W Kataklizmie również weszły tak zwane Rated Battlegroundy, w których za nagrodę Alliance dostało konia. Oraz weszły też dwie nowe rasy, Gobliny dla Hordy i Worgeni dla Alliance. Na Bliskonie mounty prezentowały się wspaniale. Koniec końców Gobliny dostały dwa fajne, unikalne samochodziki, a w Worgeni dwa nowe konie. Przejdźmy do dodatku Legion i tam Blizzard stwierdził, że Alliance ma za mało koni i że bardzo ich pragnie, i również postanowił dodać konie, dokładnie w dziale PvP. I tak oto w Rated Battlegroundach ukazał się piękny aliancki worgeński koń, łochaty koń. Oraz za PvP Warquesty można było zdobyć konia, który jest rekolorką tego z Rated Battlegroundu z Kataklizmu. Tylko że taki czarny. No i oczywiście wyszedł również system prestiżu, w których możemy zdobyć dokładnie 6 nowych koni. No, jednorożców. Zależy jak to patrzy. Ale jako iż my gramy jako paladyn, to dostaliśmy również 4 latające klasowe konie. No ale to można im w końcu wybaczyć, w końcu te konie przynajmniej latają. No i mamy Battle for Azeroth. Tutaj mogłoby się wydawać, że Alliance nie dostanie koni, bo ma ich za dużo. Nic bardziej mylnego. Tutaj to wybuchło totalne apogeum końskie, totalna końska implozja. Samego prestiżu oczywiście, już mamy konia, w końcu 6 poprzednich koni z prestiżu to za mało. Jeszcze przed początkiem dodatku, dokładnie jeśli zakupujemy wersję Deluxe, to Horda dostaje fajnego raptora unikatowego, a Alliance standardowo konia. Ale to można wybaczyć, bo ten koń ma ładną chorągiewkę. Już za same reputacje Horda dostaje jakiegoś krwawego pajączka, jakąś białą hienę i pterodaktyla, a Alliance standardowo 3 konie. Ale te są konie bardzo ładne, więc też można im to wybaczyć. Warto też nadmienić, że w hordowskich krainach, farmiąc mobki, można wylotować sobie pająka, no i hienę. A w alianckich krainach konia, i uwaga, teraz nie konia, a muła, który wygląda jak koń. Oczywiście pamiętajmy tu też również, że wyszło coś takiego jak Warfronty i Storm Great Keep, i tam Alliance i Horda również mogą zdobyć osiołka, który wygląda jak koń. Lecz Horda, bijąc alianckiego mobka, dokładnie Knight Kapitana, może wyfarmić z niego konia. Wydawałoby się, że przecież skoro Horda bije alianckiego mobka to i wyfarmi konia, to Alliance, bijąc hordowskiego mobka, wyfarmi wilka lub coś w tym stylu. Nic otóż bardziej mylnego, również Alliance wyfarmi konia. Wspomnę też jeszcze o 3 ciekawych jednorożcach, które wyglądają jak koń
z rogiem. Przyszłość dla Alliance mierzy się w bardzo wesołych barwach, gdyż również dostaną nowe konie. Bo o ile pamiętamy, ma do nich dołączyć frakcja Kultiras i już teraz ich zaprezentowano ich rasowe mounty, którymi są konie. Ale nie macie się, w końcu trolle Zandalarii dostaną tam jakiegoś byle jakiego dinozaura. Warto też nadmienić, że w plikach gry dokładnie jest już koń Anduina, który myślę, że prędzej czy później trafi jako koń do gry dla Alliance. Ciekawi mnie tylko, jaka będzie alternatywa dla Hordy. Mógłbym też tak wyliczać wiele innych koni, które są dostępne dla obu frakcji, ale zwyczajnie już mi się nie chce i dostaję już konioplausu na samą myśl o nawijaniu o dalszych koniach. Oczywiście filmik jest w formie humorystycznej, więc zalecam sam bardzo duży dystans do niego. Na koniec przedstawiam zdjęcie nowej subrasy dla Alliance, która prawdopodobnie niedługo dołączy do gry. Pozdrowienia, Fresco.